pomysł. Przede wszystkim z miejsc, w których gramy. Głównie są to filharmonie, w związku z tym byłoby barbarzyństwem po prostu grać tu set taki bardzo mocny. I stąd pomysł, żeby go złamać i w połowie zagrać akustycznie. Do dziś nie wiem, czy pomysł jest dobry, czy nie. Chciałam po prostu zrobić taki eksperyment i zobaczyć, czy ile ludzie wytrzymają, słuchając spokojnych aranży, i czy będą w ogóle chcieli, żebym hałasowała filharmonię.